Cześć. To drugie spotkanie z trenerem kolarstwa Tomkiem Kiendysiem. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła kolarstwa ogólnie, sytuacji z tym kolarstwem w Polsce. Chcemy chwilę o tym dwa słowa zamienić, no bo ja jako kibic jestem tym żywo zainteresowany. A myślę, że Wy też będziecie zaciekawieni. Również będą to pytania dotyczące kariery Tomka, która była no, 20 lat ścigania się, plus ściganie się jeszcze wcześniej jako młoda osoba również na Mistrzostwach Świata w Przełajach. Tak. I zaczniemy od tych przełajów, Tomek, bo no, mamy teraz niesamowitą rzecz. Mamy Toma Pidcocka, mamy Wouta Van Aerta i mamy jeszcze Matthew Van Der Poela, którzy występują generalnie, oni są w stanie jechać w każdej dyscyplinie kolarskiej. No tak. Są świetni w przełajach. Pidcock wygrał olimpiadę w MTB. Na bardzo trudnej, wymagającej trasie. I jakbyś tutaj ocenił, czy to jest fajna sprawa, żeby kolarze przełajowi również próbowali wychodzić do innych dyscyplin? No pierwsza rzecz, to myślę najważniejsze organizmy, tak? No to są ewidentnie talenty no, pierwszej wody, jak to się mówi. I tutaj, gdzie byśmy ich nie wystawili, no to oni wynik zrobią. Tak, no myślę, że z jakimiś tam elementami technicznymi, typu, nie wiem, może konkurencje torowe, to może by mieli jakieś tam jeszcze, ale to myślę, że to chwila, tak. Także to jest podstawa, organizm, tak. A druga rzecz, to czy to jest zasadne wdrażać taki trening techniczny, przełajowy, czy taki właśnie też interwałowy, bo to jest ściganie na przełaju i trening na przełaju to jest stricte duży, wysoki interwał. Czy to może pomóc? Ja uważam, że tak. Ja uważam, że tego teraz od jakiegoś czasu brakuje u zawodników, którzy wchodzą w wiek młodzieżowca, bo z takimi miałem do czynienia przez jakiś czas. I taki trening przełajowy no, pozwala solidnie przepracować zimę, daje czas też na odpowiednie zejście po tym sezonie przełajowym i spokojne przygotowanie się, wejście w ten sezon szosowy. No, tutaj też priorytety ekip, w których się ścigają zawodnicy, no, decydują o tym, czy oni mają już powiedzmy w styczniu jechać do ciepłych krajów i robić, czy w grudniu nawet już bazę wytrzymałościową i czy ten sezon mogą sobie przełajowy poświęcić na takie przygotowania do wiosennych chociażby klasyków. No i tu musimy rozróżnić, tak, ten wysoki poziom zawodostwa Van Der Poel i Van Aert, czy tam Pidcock, a powiedzmy praca z młodzieżą, tutaj na przykład na naszym tutaj gruncie, tak. I to są też dwie różne rzeczy. Tam już wchodzą zupełnie inne też kwestie sponsorskie, kontrakty, no i też zupełnie inna mentalność tych wyścigów na zachodzie, inny wystrój. My troszeczkę tutaj odbiegamy, no ale to się zaczyna. Walczymy! Jutro zaczynamy tą walkę. Walczymy. A propos właśnie gravela, już w strukturach UCI właśnie zaczyna się myśleć o Mistrzostwach Świata w gravelu. I to jest bardzo dobry ruch, uważam. Czy Pucharach Świata może też na początek i to może ewoluować w dobrą stronę właśnie. Tak, no dla mnie gravelowe... Wbijasz się dobrze. Tak, to na pewno. Z moją ekipą, wspaniałymi kolegami, z którymi razem działamy, ja uwielbiam z nimi pracować i cieszę się, że w ogóle istnieje nasz road racing. Kolejnym planem, i to zdradzę trochę, uchylę rąbka tajemnicy road racingu, jest wyścig gravelowy pod Wrocławiem. Będziemy się starali o taką imprezę, ze względu, że tam jest ogromna aglomeracja, duże zainteresowanie też. To chcemy troszeczkę poszerzyć, nie oczywiście kontynuować zawody tutaj w Bolesławcu, kontynuować szosę, ale gravelowy wyścig marzy mi się pod Wrocławiem. A jak mi się coś marzy, to ja jestem człowiekiem takim prostej konstrukcji, że zabieram się do roboty. I to zazwyczaj przynosi efekty. Okej, Tomku, kolejne pytanie, bo no jest to wyścig, nie ukrywam, w ciągu całego sezonu jest to wyścig, który ja lubię najbardziej z wyścigów jednodniowych, Flandria. Miałeś okazję tam startować i w związku z tym jest jedno pytanie. Z moim takim kolegą Jędkiem rozmawialiśmy na temat tempa jazdy i mocy jazdy kolarzy zawodowych, nie w watach, tylko ogólnie takiego gazu, jaki idzie na etapowych wyścigach, a tempa jazdy i mocy jazdy na klasykach w Belgii. I mówi się, że te klasyki belgijskie no, charakteryzują się wyjątkowo dużą mocą tej jazdy u kolarzy, intensywnością taką. Jak byś to skomentował? No to specyfika tego wyścigu i tego terenu, po którym on się tam rozgrywa, to warunkuje też to, że no trzeba być tam i obściganym na tych wyścigach, no bo nie da się tak na Flandrię pojechać z marszu. Z marszu.
Tam jest kilka wyścigów wcześniej po mniej więcej tych sektorach, które później będą uwzględnione na Flandrii. I to trzeba po prostu przejechać, tak? To trzeba. Bardziej mówimy o okolicach Audenarde, tam właśnie, gdzie te wszystkie są sektory jak Kwaremont. Skąd są te legendarne ujęcia z kibicami, cudowne, najpiękniejsze na świecie, bo ja mam też, muszę wam powiedzieć, koleżankę z pracy, która mieszka w miejscowości, gdzie jest finisz Flandrii, no bo wielu moich znajomych z pracy jest Belgami, pracujemy w takiej firmie i no ona mówi, że to po prostu się w głowie nie mieści, co tam się w ten dzień dzieje. Tak. To jest coś nieprawdopodobnego i ja z moimi kumplami z road racingu na pewno tam kiedyś pojedziemy i weźmiemy ze sobą Tomka jako przewodnika. A to jest, tam jest taka kultura, że tam ludzie chcą być na starcie, potem chcą być na sektorach. Trasie. Tam jeżdżą autobusy, normalnie są linie porobione, kibice wsiadają, są wszyscy, tam jest tłum w ogóle ludzi na starcie, przesiadają się w autobusy, niektórzy helikopterami lecą na te wszystkie sektory, jak na Kwaremoncie, tam są pobudowane namioty, tam jest wielka jedna impreza. Piwo tam jest, się leje, no, tam jest po prostu jedna wielka impreza. To jest święto Flandrii. To jest święto, tak. I wracając do tego wyścigu, no to do po prostu... Do tej nocy, bo to mnie interesuje, jak to tam... Tam podobnie się to rozgrywa jak na Paryż-Roubaix. Kiedyś z Jarkiem Maryczem rozmawialiśmy, ja akurat Paryż-Roubaix nie jechałem, on jechał wtedy w Saxobanku. To mówi, że tam jest po prostu finisz na każdy sektor, tak? To po prostu sektory wiadomo. Przed wjazdem na sektor o dobre miejsce walka. Mniej więcej podobnie jest też na Flandrii, chociaż tam troszeczkę ten wyścig, wkraczając w tą fazę decydującą, on jeszcze się zaczyna napędzać, tak? Najpierw tam się buduje ten odjazd jakiś mniejszy czy większy. I to się zaczyna troszeczkę spokojniej, zanim się wjedzie w te sektory. Tam na początku są w miarę po tych betonowych drogach i asfaltowo-betonowych przejazdy, zanim się dojedzie do sektorów, to jeszcze to trochę trwa. Natomiast na Roubaix, a potem na Flandrii, kiedy się zaczynają te sektory wszystkie brukowane, no to już jest walka o wejście. Wysoko na sektor. Tak, tak, bo tam się wtedy, no, z przodu się traci wtedy jak najmniej sił, z tyłu się robi wyciągarka, tak zwana guma, no bo tam są zakręty, rozkręcanie ciągłe, no to są... I duża moc pod te górki, nie? I duża moc pod te górki, tak, tak, to te moce są generowane w znacznym stopniu, bo to są sztywne, krótkie podjazdy po 20%, to na bruku. Na Kopenbergu, no. Ale jeszcze taka uwaga techniczna, jeśli chodzi o ten wyścig, bo bruk na Paryż-Roubaix, ja mam zdjęcie u siebie, mojego kolegi, który tam był, oglądał ten bruk, to są kamienie powbijane w ziemię, jest żaden bruk. A bruk na Flandrii jest taki bardziej, że tak powiem, cywilizowany trochę, nie? Czyli tak, rower na Flandrii wygląda trochę inaczej niż rower ustawiony na Paryż-Roubaix. Tak, tak, no te bruki z Paryż-Roubaix, no to w dużej mierze odpowiadają nawet tym naszym tutaj polskim na zachodzie sektorom takim, które gdzieś tam jeszcze pozostawały. Zachowały się gdzieś tam przez wioski jakieś, czy przez jakieś dukty leśne jeszcze, gdzieś tam te kamienie takie właśnie polne, to jest właśnie bruk z Roubaix. A Flandria to jest taka bardziej kostka. Flandria to jest, nie? Kostka taka ciosana, one są w miarę jakoś tam poukładane, te szczeliny są tam powypełniane w większym lub mniejszym stopniu, ale tam się dba o te sektory i tam ludzie mają grupę taką, która nawet wręcz odnawia te sektory. No i żeby one służyły. Tak, i one po zimie czy po wiośni, kiedy tam woda wypłukuje, tam, no oni tam jeżdżą, żeby już na te wyścigi były te sektory odpowiednio przygotowane i te wypełnione, te wszystkie ubytki, i żeby one były... Czyli ta jazda też po płaskim na takim klasykach i ogólnie cała jazda na klasyku to jest jazda na dużej mocy, bo kiedyś pamiętam wywiad Grega Van Avermaeta, zapytał się go dziennikarz, mówi: Greg, w czym ty jesteś najlepszy? On mówi, że ja nie mam dużo zalet, ja mam po prostu wysoką moc dwuminutową. No i ta moc wystarczy, bo tak naprawdę przetrzymanie tych sektorów, gdzie często już tam decyduje się walka na ostatnich kilometrach, no oczywiście z nich jeszcze trzeba tam zjechać i dojechać, że do mety, tam jest te 10-15 kilometrów do mety, no ale te dwuminutowe moce wystarczą, nie? Tylko sztuka wygenerować je po tych 200 paru kilometrach, tak? Właśnie. To jest. Opowiadałeś mi kiedyś, jak rozmawialiśmy na temat tego, jak reagują mięśnie kolarza, jak już jest 180 km tej trasy do finiszu. Pamiętajmy, że jest to monument, czyli jest ponad 250 km trasa, czyli do finiszu masz jeszcze 70 km i przychodzi kolejny podjazd. Mówiłeś, że czujesz, jakby się szpilki wbijały w uda. No dokładnie tak. No to może... No nie tak dosłownie, ale coś mniej więcej w tym rodzaju. Tak, no kwestia też przygotowania do takiego wyścigu. No wiadomo, no pracuje się na to i
jednym te szpilki przychodzą wcześniej, innym później, tak? A drudzy idą do końca gazem. No właśnie, to właśnie. Tak. No ale to mniej więcej, no to jest jednak 200 tam... 50 kilometrów. 50, prawie 260, no z jakimiś tam honorowymi dojazdami i tak dalej, to wychodzi, to tego się gdzieś tam na Eurosporcie nie pokazuje, ale to stricte plus honorowe, no to wychodzi tam no ładne kilometry, no podobnie właśnie jak na Milano Sanremo, tam się też nie dolicza tych wszystkich honorowych i tak 295 dalej. 295 jest właściwej drogi. Właściwie to wychodzi 310 tam chyba wszystkiego, czy 308 jakoś tak, nie? No ale z pozoru niby wyścig bez jakichś wielkich gór, a jednak na Poggio tam już praktycznie każdy jedzie prawie że swoje, oprócz tej czołówki, która tam to sobie... To jest niesamowite, tak. Akurat Poggio miałem okazję kilka razy podjechać, bo byłem tam na urlopie z kolegą, z Łukaszem. I zjeżdżaliśmy też tym zjazdem i powiem, że jak ja tam widzę prędkości, tam gdzie był ten napis Pozzato, on później zniknął ze ściany, jak oni tam jadą 65 na godzinę, a uwierzcie mi, tam jest beznadziejnej jakości murek od środka, taki tępy betonowy murek, taki... ścięty tam, gdzie Kwiato kaskiem wyrżnął. I do samego dołu to tak wygląda, to też trzeba mieć po takich kilometrach zaufanie do samego siebie, że ty dasz radę w tych zakrętach, nie? No tak, tak. No to zjeżdżać tam tak, jak Kwiato to robi, no to... No, nawet no trzeba nie, być nawet na jego niewielu, poziomie, nie? No dokładnie, nawet niewielu zawodowców to potrafi, a... Tak. A można też na takim zjeździe dużo zyskać po takim dystansie. No tam się tam uciekają ludzie dokładnie, generalnie. Dokładnie. Przejdźmy jeszcze na koniec do rozmowy o polskim kolarstwie, no bo zależy tutaj nam wszystkim, jesteśmy widzami, tu jest 5,5 tysiąca followersów, 700 tysięcy wyświetleń, czyli tych kolarzy jest sporo tutaj ze mną na tym kanale. Jaką widzisz szansę dla polskiego kolarstwa, żeby jakby wytrenować, nie, przepraszam, wytrenować talenty na miarę Rafała, Majki, Michała Kwiatkowskiego, Bodnara i innych wspaniałych kolarzy z ich pokolenia, które powoli już będzie odchodziło. No, Michał ma ponad 30 lat, no ostatnio karierę zakończył Tomek Marczyński, którego znasz też. No tak. I co tu zrobić, żebyśmy mieli takich kolarzy, możliwość kibicować takim kolarzom w przyszłości? No ja myślę, że potencjał jakiś tam gdzieś w klubach na pewno drzemie, tak? No bo te kluby istnieją, te, które gdzieś tam po transformacji jeszcze się ostały i które gdzieś tam pracują z tą młodzieżą i udaje im się tą młodzież pozyskać do kolarstwa, no bo kolarstwo jest trudnym sportem dla dzisiejszej młodzieży, powiedzmy, która... Na pewno, no, to, pełen wyrzeczeń. Tak, każdy oczekuje, że tu będą jakieś szybkie wyniki, spektakularne, a to jednak trzeba w tym sporcie troszeczkę poświęcić czasu na przygotowania i gdzieś w tych klubikach praca istnieje, tylko my mamy problem z tym przechodzeniem, tak, z juniora do młodzieżowca i potem z młodzieżowca do elity, tak, i tutaj jest taka luka, no nie mamy tych ekip kontynentalnych zbyt dużo. Ideałem byłoby, gdybyśmy mieli cztery kontynentalne, z dwie prokontynentalne, gdzie no, byłaby ta szansa, żeby ci młodzi zawodnicy, tak podobnie jak na Zachodzie, korzystali z tych doświadczeń ekip kontynentalnych i żeby mogli się gdzieś tam po prostu ścigać, nie tylko na polskim podwórku, ale też dużo mieć kontaktu z Zachodem, bo wyścigów jest sporo i można je dobrać stosownie do poziomu zawodników, których się ma w ekipie, ale może tego brakuje chyba, tego zaangażowania potencjalnych biznesmenów, czy tego biznesu dużego. Tak, i chęci zaistnienia, zareklamowania swojej jakiejś tam marki poprzez kolarstwo. Które uważam, że na Zachodzie chyba tego problemu nie ma, na tą chwilę przynajmniej obecnie. Nie słyszy się o tym, żeby zawodowe drużyny miały problem z pozyskaniem sponsora. No jest u nas sporo dużych, fajnych, dobrych, fajnych firm. Być może brakuje menedżerów, którzy mogliby w jakiś sensowny, fajny sposób pozyskać te środki. I zaproponowania jakiejś takiej sensownej reklamy w zamian za to, że po prostu ktoś inwestuje tak w ten sport, nie? Bo na przykład w Belgii, no, ta największa belgijska drużyna legendarna, czyli Ethics Quickstep, zarządzane przez Patryka Lefevre. No, ostatnio taką kontrowersyjną wypowiedź miał Patryk, chodziło mu o kolarstwo kobiet. Powiedział, że na pytanie, czy będą tworzyli damską dywizję tej drużyny, oczywiście ja go nie popieram, żeby było jasne, tylko że on jest taki kontrowersyjny i każdy, kto śledzi to kolarstwo, to wie, do czego on jest zdolny, do jakich wypowiedzi, powiedział, że charytatywną działalnością się nie zajmuje, nie? Chodziło mu o to, że pieniądze są w męskim sporcie, w męskim kolarstwie, ale to jest nieprawda, bo ja widzę, że również te kobiety są niezwykle atrakcyjnym sposobem reklamowania się dla potencjalnych reklamodawców. Kobiece wyścigi są dynamiczne, na Mistrzostwach Świata prawda jest taka, że nieraz wyścig kobiet
nawet jest ciekawszy od wyścigu facetów. Tak było w Vancouver, pamiętam, jak dziewczyny... Może trochę Holenderki trochę to przełamują, bo już te wyścigi bardziej są czytelne, jak one jadą, bo to jest jednak mocna reprezentacja i tutaj... Ale tak jak mówisz, jest to racja, że są to bardziej nieobliczalne wyścigi, tak? Nieobliczalne, dokładnie. No ale ci sponsorzy w Polsce, czyli kwestią jest, no... Bo pytanie, no nie wiem, może najlepiej się odnieść do jakichś sąsiadów. Jak to w Czechach wygląda? No widzisz, no w Czechach mniejszy kraj, ale tych ekip kontynentalnych jest też więcej, nie, nie? No jest chyba, są trzy bodajże. Też chyba. Nie za wiele. Też nie za wiele, nie? Ale tam możemy czyli to jest jeszcze... może cecha po prostu naszego poziomu gospodarczego na tą chwilę jeszcze. Być może, ale zauważyłem, że się często mówi o tym braku jakiegoś tam systemu i tak dalej, nie? No wiadomo, teraz związek ma ten problem finansowy, nie ma strategicznego sponsora, ale... Nie wiem, czy ale, to prawda, ale chyba tor kolarski już jest, nie jest własnością związku, nie wiem tak? dokładnie, jak teraz już jest, ale na zarządzie, na walnym zgromadzeniu no to podjęto decyzję, że ten tor gdzieś tam zostanie później, nie wiem, czy w jakiś sposób zagospodarowany przez inny podmiot i dzięki temu być może ten dług zostanie zniwelowany, ale jakieś jeszcze kroki zostały, czy zostały podjęte już, to na dzień dzisiejszy nie wiem. Myślę, że się na pewno się coś w opinii pojawi, tak? Jeżeli coś do jakichś tam dojdzie faktycznie. Konkluzji. Tak. Ale myślę, że jeżeli będą te ekipy kontynentalne, to się wszystko nakręci samo, tak? Czyli no tak, tutaj bo ten... będzie taki naturalny transfer z dokładnie, tych klubów do tej ekipy. Dokładnie, nie? dokładnie. Będzie ta ciągłość zachowana, a tak młody człowiek po juniorze, czy po tym klubie orlikowskim, jak to się mówi, młodzieżowym. Czyli takim jak Chrobry na przykład. Dokładnie, to nie są ekipy kontynentalne. No to zastanawia się, czy pójść do pracy, czy coś jeszcze w kolarstwie no bo robić, prawda tak? jest taka, że on musi mieć z tego pieniądze. No taki no świat jest zbudowany, przecież nie będziesz dokładał do tego, że jeździsz na rowerze. I w tą stronę to wszystko musi zmierzać. Okej, miejmy nadzieję, że to się wszystko u nas rozwinie w dobrą stronę. Za to trzeba powiedzieć, że kolarstwo amatorskie w Polsce jest potęgą. No jest. Ilość startujących jest bardzo taka pozytywnie budująca. No i właśnie chyba to jest ten efekt Michała Kwiatkowskiego, tego mistrza świata naszego, na który, szosie, na pewno. Gdzie od tego momentu chyba tak naprawdę wszystko zaczęło się ruszać, rosnąć. Że tak powiem, rosnąć. Tak? Szkoda tylko, że to się nie przekłada tak de facto na ten sport kwalifikowany taki, no... No bo to się już nie może przełożyć, bo to są już osoby, które są w wieku wyższym niż ten wymagany w startach. Natomiast no w dół to pójść może, ale o warunkach rozmawialiśmy przed chwilą. Ja pamiętam w dzień, w którym zdobył Michał Kwiatkowski Mistrzostwo Świata w Pomferadzie, wracałem z kolegami z Żmigrodu, z zawodów w jeździe na czas parami. Jechaliśmy w tych zawodach i w samochodzie dotarła do nas ta wiadomość, to... Aż nie mogliśmy w to uwierzyć, bo to było coś niesamowitego. I ja lubię sobie na YouTubie włączyć ten przejazd Michała, ostatnie kilometry. Włosy mi się podnoszą, jak to oglądam. Jestem w ogóle kibicem emocjonalnym. Wypadku także... nie spowodowaliście. Na szczęście nie, ja nie prowadziłem wtedy, także źle nie było. Okej, bardzo Wam dziękuję za udział. Zapraszam do subskrypcji kanału i zaglądnijcie do oferty Tomka dla osób, które zamierzają trenować kolarstwo i postarać się zrobić jakiś postęp w związku z tym. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.